Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem zajmiemy się granicami ciągów liczbowych. Myślę, że ciągi są tematem dla nas już nieobcym, aczkolwiek pewnym uzupełnieniem znowu do ciągów, tych arytmetycznych, tych geometrycznych, tego szeregu geometrycznego, są granice. Granice, które będą Ci potrzebne, jak będziesz kontynuował edukację na studiach, będziesz liczył jeszcze trudniejsze granice i będziesz to bardziej rozszerzał. Natomiast na poziomie szkoły średniej granice są pewnego typu. Tutaj nie ma bardzo trudnych granic, ale w zadaniach maturalnych, analizując ostatnie matury, które były, faktycznie zadanie z granic się pojawia. Najczęściej jest to zadanie za jeden punkt. Ale zastanów się, czy nie warto się tego nauczyć, czy nie jest wart ten jeden punkt, żeby jeszcze lepiej napisać maturę. Mam nadzieję, że się o tym przekonasz, jak będziesz ze mną rozwiązywał te zadania, które wybrałam na to spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2020, ale wiemy, że faktycznie matura odbyła się w czerwcu. Zadanie drugie za jeden punkt. Ciąg AN jest określony wzorem. AN to się równa. I teraz w liczniku mamy 3n kwadrat dodać 7n minus 5, a w mianowniku 11 minus 5n plus 5n kwadrat dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1. Granica tego ciągu jest równa. Odpowiedź A 3, odpowiedź B 1 piąta, odpowiedź C 3 piąte, odpowiedź D minus 5 jedenastych. Czyli co my mamy policzyć w tym zadaniu? Mamy wyznaczyć granicę tego ciągu. Przypomnijmy sobie, granica limes przy n zmierzającym do plus nieskończoności i tak jest zawsze w ciągach. Zastanawiamy się, do czego będzie uciekać ta funkcja, jeżeli n będzie dążyło do coraz większych liczb. Ogólnie mówimy, n będzie uciekać w nieskończoność. No to, żeby policzyć tą granicę, to ja muszę tutaj przepisać 3n kwadrat plus 7n minus 5 podzielone przez 11 minus 5n plus 5n kwadrat. Tak się składa, że gdybym ja pomyślała sobie tak, no to zastanówmy się, do czego będzie uciekał licznik. No, jak n ucieka tutaj do nieskończoności, n jest w kwadracie, licznik do nieskończoności. To samo możemy pomyśleć, do czego będzie uciekał mianownik. No, tutaj skoro jest n w kwadracie, no to też będzie uciekać do nieskończoności i mamy problem. Bo mamy nieskończoność podzieloną przez nieskończoność. Nie jesteśmy tego w stanie wyliczyć, to jest jeden z symbolów nieoznaczonych. Czyli to oznacza, że niestety zmień metodę. Jeżeli wychodzi Ci symbol nieoznaczony, to trzeba zmienić metodę. Jak, na jaką metodę? No na taką, którą uczyliśmy się przy właśnie liczeniu granic w takich funkcjach, które wyglądają jak funkcja wymierna. Jaka to była metoda? Otóż wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę n-a, tą najwyższą, która jest w mianowniku. Czyli widzimy, że co prawda nieposegregowany jest mianownik, ale najwyższą potęgą jest n kwadrat. Czyli wyciągam n kwadrat tu i oczywiście tak samo robię w liczniku. Czyli tak, jak ja z tego wyciągnę n kwadrat, czyli tak jakby podzielę przez n kwadrat, zostaje mi trójka. Dodać. Jak ja 7n podzielę przez n kwadrat, to mi wychodzi 7 przez n już po skróceniu. I teraz jak ja minus 5 podzielę przez n kwadrat, no to mam minus 5 przez n kwadrat. No to teraz dalej. Jak ja 11 mam podzielić przez n kwadrat, no to tylko tak mogę zapisać. Dalej, minus. Jak ja mam 5n teraz podzielić przez n kwadrat, to n mi się skróci i będę miała minus 5 podzielone przez n, prawda? Tutaj będę miała z tego dodać. Teraz tutaj zastanówmy się, jak ja to podzielę przez n kwadrat, czyli zabiorę n kwadrat do przodu, zostaje mi sama piąteczka. I teraz uwaga, to n kwadrat i to n kwadrat po prostu mi się skraca. No to teraz myślimy dalej. Skoro n ucieka w nieskończoność, to 7 nad n, czyli 7, mam zaledwie 7, podzielone przez coś bardzo, bardzo, bardzo dużego, czego nie jestem w stanie okiełznać, tak? To ucieka mi do zera. Teraz 5 podzielone przez n kwadrat też ucieka do zera. 11 podzielone przez n kwadrat też ucieka do zera. 5 podzielone przez n też ucieka do zera, bo to chodzi o to, że konkretną liczbę, na przykład 7, 5, 11, ja dzielę przez coś bardzo, bardzo olbrzymiego. Coś, co ucieka w nieskończoność. No niestety. Chcielibyśmy oswoić tą nieskończoność. Troszeczkę się staramy. Matematycy się starają o to, żeby troszeczkę oswoić, ale niestety
nie odkryjemy nieskończoności. W związku z czym 5 podzielone przez coś olbrzymiego, trudnego do wyobrażenia, dużego, prawda? To i tak ucieka prędzej czy później. Coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsza ta liczba ucieka do zera. No to w takim wypadku popatrzmy, co nam zostało. Tutaj do czego ucieka licznik? Po prostu do trójki, bo mam 3 plus 0 minus 0, no to 3. Do czego ucieka mi teraz mianownik? No to tutaj mam, jak widzisz, tu 0, tu 0, tu 5, czyli do piąteczki. A więc ostatecznie wyszło nam, że granicą tego ciągu jest po prostu 3 piąte. A więc po prostu odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 2 to zadanie z maja 2019 roku, zadanie piąte, tym razem za 2 punkty. Oblicz granicę, limes przy n uciekającym w nieskończoność. Z takiego ciągu w liczniku mamy 9n do trzeciej plus 11n kwadrat podzielone przez w mianowniku 7n do trzeciej plus 5n kwadrat plus 3n plus 1, ale jeszcze się nie kończy ciąg, tylko jest odjąć i drugi ciąg. N kwadrat podzielone przez 3n kwadrat plus 1. I taką granicę mamy policzyć. I następnie wpisz w poniższe kratki od lewej do prawej 3 kolejne cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Czyli no, użyjemy kalkulatora w pewnym momencie, prawda? Ale najpierw mamy policzyć granicę. Otóż tak się składa, że zobaczysz, policzenie tej granicy nie jest trudne, ale jaką przede wszystkim tutaj złą metodę czasem młodzież wybiera. Młodzież widząc, że ma odejmowanie tak jakby dwóch funkcji wymiernych ze zmienną n, widzimy, nie x, tylko n, to młodzież często ma już zakodowany wspólny mianownik na jedną kreskę. No, oczywiście czasem tak trzeba, bo czasem nie ma wyjścia, ale w tym wypadku my skorzystamy z tego, że granica, jeżeli ta będzie istniała i ta będzie istniała, czyli jakby rozdzielam sobie, policzę sobie granicę tego ciągu, policzę sobie granicę tego ciągu i po prostu odejmę. Ale to pod warunkiem oczywiście, że te granice, no to będą konkretne liczby, prawda? Będą to, będzie ten ciąg uciekał do konkretnej liczby. No zobaczymy, będziemy to pisać ciągiem. Ja będę może tutaj pisała konsekwentnie pod spodem tutaj ciągiem. Nie będę tego rozdzielała na jakby dwie części, ale dosłownie wewnątrz tej granicy tutaj, tam gdzie mam nawias, będę już stosowała metodę. Tą samą, co w zadaniu numer 1. Czyli wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę tutaj w tym ułamku, najwyższą potęgę n, która występuje w mianowniku, czyli n do trzeciej. Tu wyciągam, tutaj też wyciągam. Zobaczmy, co nam zostanie. 9 dodać 11 podzielone przez n. Teraz tutaj mam 7 dodać 5 podzielone przez n, dodać 3 podzielone przez n kwadrat, dodać 1 podzielone przez n do trzeciej, tak? I dalej mam odjąć i teraz mam tutaj drugą część. W tej drugiej części dokładnie to samo zrobię, czyli wyciągnę przed nawias n kwadrat. No to tutaj wyciągam n kwadrat, w mianowniku zostanie mi 3, dodać 1 przez n kwadrat, a w liczniku ja tak naprawdę nic nie muszę wyciągać przed nawias, bo jest tylko n kwadrat, nie? Zamykam nawias, to się równa. No i teraz będziemy skracać. Po to wyciągnęliśmy, żeby to skrócić. Tutaj też skracamy, tylko tutaj dopiszemy sobie jedynkę. Wiesz, tutaj nie muszę dopisywać jedynki, bo w domyśle są jedynki. Tutaj też nie muszę pisać. Ale w tym wypadku, no to muszę napisać jedynkę, no bo wtedy, no niestety, część młodzieży by myślała, że tutaj nic nie ma, prawda, to zero. Niestety nie. Jak się skraca, to zawsze pamiętaj, są w domyśle jedynki. No to teraz myślimy, do czego to ucieka. Skoro n ucieka w nieskończoność, to 11 podzielone przez n ucieka do zera. To ucieka do zera. To ucieka też do zera. To ucieka też do zera. To ucieka też do zera. A więc ostatecznie tutaj jaki będziemy mieć wynik, jak już będziemy liczyć tą granicę? 9 plus 0, no to mamy 9. I tu mamy po prostu 7 w mianowniku, czyli mamy 9 siódmych minus... Tutaj w liczniku mamy 1, w mianowniku mamy po prostu 3. Żeby to policzyć, to ja oczywiście teraz muszę się cofnąć do ułamków. Wspólny mianownik, 21 będzie wspólnym mianownikiem, czyli 9 razy 3 to jest 27 minus i tutaj będziemy mieć razy 7, czyli tutaj w liczniku napiszę siódemeczkę. No to skoro tak, to mamy 20 podzielone przez 21 i ta granica właśnie tyle wynosi. No, żeby zakodować, to wiesz o tym doskonale, bierzemy kalkulator, nie? Nie będziemy się przecież męczyć dzieląc pisemnie, skoro mamy takie urządzenia, jakie to są kalkulatory. I mamy zakodować 3
pierwsze cyfry po przecinku. No to po przecinku widzimy, że mamy 9, to kodujemy, dalej 5, kodujemy i dalej 2. Kazali nam tylko te 3 pierwsze cyfry po przecinku, takie jak widzimy, prawda? Natomiast wynik dokładny to jest oczywiście 20 21. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2017 roku. Zadanie drugie jest za 1 punkt. Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem AN, to się zna. W liczniku mamy taki iloczyn n kwadrat minus 10n pomnożone przez 2 minus 3n i to wszystko podzielone w mianowniku przez 2n do trzeciej plus n kwadrat plus 3. Dla n-ów oczywiście większych lub równych 1. Wtedy odpowiedź A, limes AN równa się 1 druga, odpowiedź B, limes AN równa się 0, odpowiedź C, limes AN równa się minus nieskończoność i odpowiedź D, limes AN równa się minus 3 drugie. Oczywiście mam tu na myśli granicę, gdzie n ucieka w nieskończoność. Czyli jednym słowem mamy tak skonstruowane odpowiedzi, ale chodzi o to, żeby policzyć granicę. No więc zapisujemy, czyli limes przy n uciekającym w nieskończoność, przepisujemy sobie ten nasz ciąg tak, jak on właśnie wygląda, no i będziemy chcieli policzyć granicę. No, w zasadzie zadanie bardzo podobne do wcześniejszych, prawda, z arkuszy maturalnych, tylko że musimy się zastanowić, co jest najwyższą potęgą w mianowniku. W mianowniku najwyższą potęgą jest n do trzeciej. No więc z licznika też musimy n do trzeciej wyliczyć. Prawda? Bo musimy tak przekształcić to, żeby to n do trzeciej wyszło nam z przodu, no i żebyśmy mogli, prawda, wiadomo, później zwrócić, nie? No, więc, jeżeli widzisz, można by było tak z tego nawiasu wyłączyć n kwadrat, z tego wyłączyć n, w sumie byśmy wyłączyli tak jakby z tych dwóch nawiasów byśmy wyłączyli n do trzeciej. Ale żeby to lepiej Tobie pokazać, to naprawdę parę sekund mi to zajmie, jak ja pomnożę każdy przez każdy. Czyli tu będę miała 2n kwadrat minus 20n minus 3n do trzeciej plus 30n kwadrat, a mianownik przepisuję. Naprawdę czasem lepiej jest coś wykonać, żeby później lepiej zauważyć, niż się pomylić przy tym wyciąganiu przed nawias, prawda? Więc ja jeszcze posegreguję sobie ładnie, czyli minus 3n do trzeciej, później będę miała plus 32n kwadrat, minus 20n, a tutaj na dole mam 2n do trzeciej, plus n kwadrat, plus 3. Jeżeli umiesz szybciej, oczywiście robisz szybciej. To się równa limes przy n uciekającym w nieskończoność, no to teraz już ewidentnie widać, że tutaj mamy n do trzeciej jako najwyższą potęgę, no tutaj też mamy n do trzeciej, więc one oczywiście wyciągnięte przed nawias i to w liczniku i w mianowniku później nam się skrócą. Czyli zostanie mi tak, w mianowniku 2 dodać 1 przez n, dodać 3 podzielone przez n do trzeciej. Teraz w liczniku, tu mi zostanie minus 3 dodać 32 przez n i minus 20 przez n kwadrat. No i skracamy oczywiście, to się z tym skraca. Ten człon ucieka mi do zera, ten ucieka jak najbardziej również do zera, ten do zera i jeszcze ten człon ucieka do zera. Pamiętajmy, że mianownik jest olbrzymią liczbą, bo to jest n albo n kwadrat, albo n trzecie. Ogólnie mianownik ucieka w nieskończoność, a w liczniku mamy, czy to jedynka, czy to trójka, czy to 20, czy 32, no to taki iloraz prędzej czy później i tak cały czas nam będzie zmierzał do zera, prawda? Dobrze, to się równa w takim wypadku minus 3 będzie podzielone przez 2, czyli mamy minus 3 drugie. No i tak się składa, że w tym zadaniu odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2016 roku, zadanie piąte za 1 punkt. Granica limes przy n uciekającym do nieskończoności i mamy tak w liczniku pn kwadrat plus 4n i to wszystko do potęgi trzeciej podzielone przez w mianowniku 5n do szóstej minus 4 i ta granica jest podana, że wynosi minus 8 piątych. Wynika stąd, że odpowiedź A, P to minus 8, odpowiedź B, P to 4, odpowiedź C, P to 2 i odpowiedź D, P równa się minus 2. I mamy wyznaczyć, dla jakiego to P taka granica to jest minus 8 piątych. No wiadomo, że można by było podstawiać to P,
Natomiast ja no, chciałabym to tak troszeczkę może bardziej profesjonalnie zrobić, prawda? Czyli nie podstawiać po kolei odpowiedzi, tylko po prostu zabrać się za rozpisanie troszeczkę. Oczywiście widzimy, że w mianowniku nic nie zrobimy na razie, więc przepisujemy. Natomiast w liczniku tak się składa, że mogłabym to rozpisać, żeby było lepiej widać, czyli zastosować wzór skróconego mnożenia na potęgę trzecią, prawda? Przypomnijmy sobie ten wzór, to jest a plus b do potęgi trzeciej. To się równa a do trzeciej, dodać 3a kwadrat b, dodać 3ab kwadrat, dodać b do trzeciej. Ten wzór jest idealny tutaj do zastosowania, no więc podnosimy. Ten pierwszy człon do trzeciej, będę miała p do trzeciej, n do szóstej, dodać. Teraz mam tak, 3 razy będę miała to do kwadratu, ale jeszcze razy 4n, to ja od razu może napiszę 12, prawda? Będę miała 12n na pewno, a to w kwadracie, czyli będę miała n do czwartej, tak? Ale tu mam jeszcze jedno n, czyli n do piątej, no i p w kwadracie będzie. Dodać, teraz mam 3ab kwadrat. Czyli teraz 3, ale to podnoszę do kwadratu. Czyli 4 do kwadratu to będzie 16 razy 3, to 48. Tu mam na pewno w kwadracie i tu mam, czy mam n kwadrat i tu mam n kwadrat, czyli n do czwartej, po prostu p i dodać mamy jeszcze b do trzeciej. Czyli tutaj ten człon do trzeciej, to 4 do trzeciej to 64, no n do trzeciej. Wszystko pięknie, ładnie, popatrz, dużo zależy od p. No bo co by było? Gdyby p na przykład wynosiło 0, to nie zgadzałyby nam się te potęgi. W liczniku i mianowniku byłyby inne te najwyższe potęgi. No i wtedy granica na pewno taka by nie wyszła. Ale nie będziemy tu robić przypadków, nie wiadomo jak myśleć, dlatego że my mamy po prostu wskazać tą odpowiedź, więc my robimy tak jak wcześniej. Wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę z mianownika n do szóstej, czyli mi zostanie 5 minus 4 podzielone przez n do szóstej i to będzie w nawiasie, w mianowniku, a w liczniku wyciągam n do szóstej i będę miała tak, p do trzeciej dodać 12p kwadrat podzielone przez n, dodać 48p podzielone przez n kwadrat i jeszcze mamy dodać 64 podzielone przez n do trzeciej, prawda? Bo wyciągam n do szóstej tutaj, w związku z czym oczywiście co nam się skróci? To nam się z tym skróci, to ucieka do zera, wiemy o tym doskonale, to ucieka do zera, to ucieka do zera, to ucieka do zera, a więc wychodzi mi p do potęgi trzeciej podzielone przez 5, prawda? Tak mi wychodzi, oczywiście tu jest sytuacja taka, gdy p nie jest zerem, bo gdyby p było zerem, to w ogóle no, nie byłaby taka granica, prawda? No to wtedy by nie było sensu po prostu aż tak robić, wystarczyłoby za p podstawić, prawda? No ale w każdym razie tyle na wyszła granica i ja teraz mogę napisać, że moje p do trzeciej podzielone przez 5 to się ma równać minus 8 piątych, prawda? No bo oni mi podali tą granicę, no to wykorzystam to teraz. Pomnożę razy 5, wychodzi mi p do trzeciej, to się równa minus 8. Spierwiastkujemy stopniem trzecim i dochodzimy do wniosku, że p to jest po prostu minus 2. A więc w tym zadaniu odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2015 roku, zadanie 6 za 2 punkty. Oblicz granicę, limes przy n uciekającym do nieskończoności. I w wielkim nawiasie mamy tak, pierwszy mamy taki ciąg, 11n do trzeciej, dodać 6n, dodać 5, podzielone przez 6n do trzeciej, dodać 1, odjąć. I drugi ciąg, 2n kwadrat plus 2n plus 1, podzielone przez 5n kwadrat minus 4. W poniższe kratki wpisz kolejną cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Jest to zadanie kodowane, zadanie za 2 punkty. No my musimy policzyć tą granicę, prawda? I żeby móc zakodować, najlepiej oczywiście użyć kalkulatora, no bo wtedy nie tracimy czasu na zbędne obliczenia rachunkowe. Dobra, no to skoro tak, popatrzmy. Tu mamy pierwszy człon. Zastanówmy się, w liczniku i w mianowniku najwyższą potęgą jest n do trzeciej. A więc możemy zastosować tą metodę co wcześniej, czyli wyłączamy n do trzeciej z mianownika, wyłączamy n do trzeciej z licznika. Czyli tak, w mianowniku będziemy mieć 6, dodać 1 podzielone przez n do trzeciej. A w liczniku będziemy mieć 11, dodać 6 podzielone przez n kwadrat, dodać 5 podzielone przez n do trzeciej.
Teraz mamy odjąć, drugą kreskę ułamkową przepiszemy, czyli teraz będziemy analizować sobie ten drugi człon. Widzimy, że w liczniku i w mianowniku też mamy taką samą najwyższą potęgę, więc ta metoda jak najbardziej się sprawdzi. Nie ma potrzeby sprowadzania do wspólnego mianownika tych tutaj dwóch ułamków, żeby później policzyć granicę. Tak jest dużo szybciej. Czyli wyciągam n kwadrat tu, wyciągam n kwadrat tu. Zaczniemy od mianownika 5 minus 4 podzielone przez n kwadrat. No a w liczniku będę miała 2, dodać 2 podzielone przez n, dodać 1 podzielone przez n kwadrat. Wszystko pięknie, ładnie, skracam. To nam się skraca z tym, to nam się skraca z tym, oczywiście co do jedynek, których w tym wypadku nie muszę pisać. Teraz ten człon, wiemy, ucieka do zera, to ucieka do zera, to ucieka do zera, oczywiście przy n uciekającym w nieskończoność. Tak samo, to ucieka do zera, to ucieka do zera, to ucieka do zera, a więc ostatecznie, co ja mogę zapisać? Że z tego pierwszego wyszło mi 11 podzielone przez 6 odjąć, a z tego drugiego tutaj członu widzimy wyszło mi 2 podzielone przez 5. No to skoro tak, wspólny mianownik 30, czyli będę miała tutaj rozszerzać razy 5, czyli będę miała 55 minus... Tutaj mam 30, czyli muszę rozszerzyć razy 6, czyli 2 razy 6 to 12, a więc będziemy mieć 43 podzielone przez 30. I to jest oczywiście wyliczona granica. Ale skoro w poleceniu miałam zakodować po prostu tutaj odpowiednio w kratkach, czyli ja biorę kalkulator i dzielę 43 podzielone przez 30. Miałam zakodować oczywiście tutaj pierwszą cyfrę, prawda? I później dwie po przecinku, czyli 1, 4 i 3. I tak też kodujemy i w ten sposób zadanie mamy zrobione prawidłowo. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Są to zadania wybrane z arkuszy maturalnych z poprzednich lat. Jak widzisz, są to zadania łatwe, prawda, bo obliczenie granic ciągów liczbowych jest bardzo przyjemną rzeczą, młodzież to lubi. Aczkolwiek, no tutaj można powiedzieć jeden malutki minus, że są to zadania mało punktowane na maturze. Za jeden punkt, za dwa punkty. Ale jak to mówią, grosz do grosza i zbierze się kokosza. W związku z czym warto i takie zadania umieć, bo tu punkt, tam punkt, tutaj dwa punkty, tam dwa punkty. No i robi nam się oczywiście odpowiedni wynik na maturze rozszerzonej z matematyki, która oczywiście nie jest maturą prostą. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. No i jak zwykle zapraszam na mój kanał na YouTubie, mojego fanpage'a i oczywiście na moją stronę internetową aikamat.pl. Do zobaczenia!